Cześć wam wszystkim, z tej strony Panta. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek, w którym wbijam Bibi na ponad 700 pucharków. Jest ze mną Denis oraz Cycem Połubie, którego już pewnie znacie. Gramy tutaj Heista i to będą dosyć ciekawe mecze, ponieważ będziemy tutaj grali na topkę światową, gdyż Denis oraz Cycu mają ponad 800 pucharków na tych swoich postaciach. Ja mam Bibi tylko na jakieś 670 na razie, no ale myślę, że uda nam się to dobić. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę i oglądajcie filmy zawsze do końca, wtedy YouTube wysyła powiadomienia wszystkim, no i każdy może sobie wtedy wbić na ten film i go oglądnąć. Jest również przycisk wesprzyj już u mnie na kanale, więc możecie wchodzić i wspierać mnie, tam macie wszystkie napisane bonusy, a ja już będę tutaj komentował to, co się dzieje. Jak widzieliście, specjalnie tutaj wcześniej wszedłem z tym ultem tak, aby on się odbił jak najwięcej razy. Odbiłem go pionowo, ale można też tutaj poziomo pomiędzy tymi ścianami. Zależy tutaj, jak się ustawię, tak rzucam tego ulta. Teraz niestety mnie zabili. Mają już oni tylko 13%, więc no chyba to wygramy. Gramy tutaj na Fabio, może kojarzycie. Jest to gracz, który się utrzymuje w top 200 na świecie, chyba tak. W każdym sezonie, więc no dosyć dobry gracz. I tam jeszcze Maxa akurat nie kojarzę, ale ten Slidix, to nawet mam go w znajomych i on tam ma rekord koło chyba 20 tysięcy pucharków lub nawet więcej. Wiem, że na starym systemie pucharkowym miał chyba 17 tysięcy, więc no dosyć dobry gracz. Dobrze, a więc no nam brakuje tylko 12%, żeby wygrać mecz. No i akurat Cycuś tam ładnie dobił i wygraliśmy ten mecz. Jak widzicie, Fabio na tym kolcie miał już ponad 850, więc dosyć sporo. Ja teraz mam 689 pucharków na Bibi. No i lecimy z kolejną grą. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać. No i potem jeszcze jedna gra i będzie już 700. A co do tych sponsorów, to za 5 zł macie wszystkie plakietki i ikonki, za 15 dodaję was na koncie Mała Panda, za 40 dodaję was na głównym koncie, a za 100 dodaję was na Facebooku i możecie ze mną pisać i będziemy też razem w tym. Więc myślę, że warto to kupić, w miarę chyba fajne, macie te bonusy wszystkie i też live'y będą od września, tak jak mówiłem już na wcześniejszym filmie. Więc no myślę, że opłaca wam się to kupować. Matchmaking dosyć długi, no ale co poradzimy, tak jak mówię, mają po 800 pucharków na postaci, więc no ten matchmaking trochę trwa. Dobra, jest już 6-6, zaczynamy kolejny mecz. Gramy tym razem na, nie znam tej osoby, ktoś tutaj gra, bo no ciekawe, zobaczymy jak mu tutaj pójdzie. Ten El Primo z bólem tutaj jest, no dobra, jak ja będę miał ten pasek, to mogę ich odrzucić. No niestety odrzuciłem ich w ścianę, więc dosyć słabo wszyscy weszli u nas tutaj w safe. Rzuciłem jeszcze ulta zanim umarłem, no ale my niestety przegrywamy tą gierkę. 16% zostało im na safe, no ale co ja mogłem zrobić sam przeciwko trzem osobom. I tak udało mi się zabić El Primo. No ale niestety ból został na Star Powerze i nas dobił. Więc lecimy z trzecią grą. Może teraz uda nam się wygrać. Zobaczymy, na kogo tutaj wpadniemy. Na razie nikogo nie wylosowało w matchmakingu. Ale dobra, jest. Mamy już to. Kolejna gra. Znowu nie kojarzę ników. Więc zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Penny. Ja bym tutaj na pewno nie zagrał Penny na mapę.
No ale zobaczymy, jak im tutaj pójdzie. Penny Colt, Daryl. Ok. Tym razem ja idę środkiem. Ładnie tutaj zbaitowałem tego kolcika. Dobity jeszcze. Ten ult tej Penny mi nie trafił ładnie. Rzucam tutaj ulta znowu pionowo. Colt już nie żyje, bo wchodzi w mojego ulta. Więc tutaj chyba to wygramy. Udało mi się przeżyć. No i Daryl mnie niestety zultował i zmarłem. Cytuję jeszcze tam wpił na ten save. Teraz pójdę sobie prawą stroną. Może mi się uda to dobić. Znaczy nie Cycu, tylko Denis wtedy wbił. Jestem przyzwyczajony, że Cycu gra właśnie bólem. A Cycu tym razem gra Rico. Nawet chyba bez Starpara, więc no dosyć ciekawie. 5% im zostało, ja zostawiam tego Colta, bo no i tak mamy wina. Ładnie. Chłopaki tutaj dobili. No Marcin, czyli Denis ma już tam ponad 820 puch na tym bólu. Mi brakuje jeszcze 10 do właśnie 700 i zaczynamy już z kolejną grą, tym razem krótki matchmaking. No znowu niestety nie kojarzę tych ników. W sumie według mnie lepiej, bo jak kogoś nie znam, to nie wydaje mi się, że on jest jakimś dobrym graczem. Chociaż mnie i tak nie znają, więc no na jedno i to samo wychodzi. Więc no może to ugramy. Jest to team Dynamike, Daryl i nie wiedziałem jeszcze co. Dynamike, Daryl i Rico. Ok. Wszyscy jesteśmy u nich na sejfie, więc ładnie. Nie zdążyłem tutaj ulta rzucić. Cycu jeszcze tam obija. Jest poniżej 40%. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Marcin już tam poszedł, aka Denis. Jest na sejfie. Ten Dynamite mu niestety, znaczy niestety dla nich, na szczęście dla nas nic nie zrobi, ponieważ Dynamite jest bardzo słaby na obronę i udało nam się wygrać. A więc jeszcze jedna gierka i mamy wbitą. No mam nadzieję, że matchmaking będzie tak krótki jak w ostatniej grze. Tak jak mówiłem, no dosyć długi jest, ponieważ dobiera nam no, mniej więcej topkę światową. O, znowu Max, Lidix i Fabio. Będzie ciekawie, zobaczymy czy uda nam się wygrać tak jak na początku. Czy tym razem już będą lepiej grać, że tak powiem, i uda im się wygrać z nami. Cycu trochę tutaj zmarnował ulta. Ktoś jest u nas na sejfie, chyba Rico, tak jest. Rico jest u nas na sejfie, ja jeszcze tutaj próbowałem obić tego bóla. Niestety nie zdążyłem, ale on ma Loa. Tutaj Denis ma już mało życia, więc włączył mu się Star Power. Jeszcze tutaj rzuciłem ulta w tego Colta, dostał dwa razy. I spróbuję go tutaj jakoś podejść, żeby dostał. Lecz najpierw zabiję tego Rico, bo on tutaj niebezpiecznie nas poobijał. I teraz jest w miarę remis, ponieważ no mamy po te 50% mniej więcej nad sejfach. Zobaczymy, jak tam pójdzie. No w tamtej grze o wiele łatwiej nam poszło. Fajnie, że jest rozwalona ta ściana. Teraz ja mogę praktycznie od naszego sejfu walnąć w ich sejf tą właśnie kulką. Więc będę mógł tam jakieś chyba 6-7% zrobić. Ładnie tutaj mnie Fabio wyczuł, gdzie pójdę i całego ulta na mnie trafił. Teraz Marcin idzie z prawej strony. Cycu z lewej, ja jeszcze tutaj zostałem, bo ból do nas podszedł. Cycu też mi pomógł i chyba uda nam się wygrać. 12% u nich na sejfie. Cycu jeszcze wchodzi, tak jest, pięknie, udało nam się, mamy to, znowu wygrana na Fabio, pięknie, ponad 700 pucharków na Bibi, super. A więc to by było tyle na ten odcinek, dziękuję wam za oglądanie, cześć.